Dzisiaj zaczniemy nową pracę, w której będziemy sprawdzali moich sąsiadów, czy na pewno są moimi sąsiadami, a nie sobowtórami, którzy się pod nich podszywają. Rozpoczynamy pierwszy dzień i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Tutaj chyba będzie coś w rodzaju takiego filmu wprowadzającego, ale w skrócie Paper Please z naprawdę ciekawą, pokręconą grafiką. O, i to jest, rozumiem, że film szkoleniowy Doppelganger Detection Department, czyli Departament Wykrywania Sobowtórów. Okej, jeśli oglądasz ten film, to wygląda na to, że jesteś nową osobą, która będzie rozpoczynała pracę. Tak, to właśnie ja jestem tą osobą. Twoją pracą jest ustalenie, czy osoba, z którą będziesz rozmawiał, którą będziesz przepytywał, jest na pewno osobą, która mieszka w tym budynku, a nie sobowtórem, czyli w sumie to, co wam powiedziałem na samym początku. I mówię, to jest bardzo przyjemna gierka. Jak wszyscy wiedzą, sobowtóry mają jakby umiejętności, żeby się transformować. Jak widzicie, wyskoczyły na przykład temu gościowi jakieś takie dziwne rzeczy, więc będziemy musieli poprawić okulary i na pewno wykorzystać całą swoją wiedzę i przebiegłość, żeby po prostu taką osobę wykryć. Będę musiał zważać oczywiście na każdy szczegół, będzie trzeba, wiecie, na przykład w tym dniu może sobowtór mieć dodatkowe oko. No to przejrzymy wszystko. Dosłownie całe ciało tej osoby, żeby znaleźć dodatkowe oko. Okej, to jest może trochę dziwne. Oczywiście tu będzie nasze biurko. Wiadomo, jak to działa, także może przejdźmy do pierwszego dnia. I to jest moje stanowisko pracy, także tutaj mam foldery z ludźmi, którzy na przykład mieszkają na pierwszym piętrze. Ten też sobie mieszka na pierwszym piętrze. Aha, czyli to są po prostu mieszkanie pierwsze, mieszkanie drugie, mieszkanie trzecie, mieszkanie czwarte. Oho, i mamy pierwszą osobę, która dała mi swój dokument. Czyli nazywa się Roman Styliński, apartament F0101. W sumie, czy ja mogę to szybko sobie zobaczyć? F0101, tak. Roman Styliński, ID number 684. No, bardzo prosta rzecz. Jestem jakby obywatelem tego budynku, okej? Okay? Przyszedłem z mojej pracy, no dobra, no to w sumie wszystko się zgadza. A czy mogę poprosić go na przykład o dokument tożsamości, żeby, wiecie, te numerki wszystkie sprawdzić? Ale nie, no chyba jeżeli gościu tutaj mieszka, wydaje się całkiem spoko, no to witamy serdecznie. Czekaj, ja dobrze zrobiłem, tak? Chyba nie popełniłem błędu, bo jeżeli bym rozpoczął pierwszy dzień w mojej nowej pracy i pierwszą rzeczą jaką... Oj, oj, ej, czekaj! Czekaj, co to za cyklop tam szedł? Przecież ja... No nie, no, nie, coś mi tu nie pasuje. Czemu? Proszę! O nie, ja muszę to zamknąć na chwilę! Dobra, czyli... Okej, okay, czyli na chwilę otwieramy, ktoś sobie przychodzi i ja od razu to zamykam. O, witam serdecznie. O, czekaj, a tamta osoba nie dała mi swojego ID. Ja pierdzielę, wywalą mnie z tej roboty. Jak można być słabym w grze, jeżeli obejrzałem film instruktażowy? Dobra, McCloy Rad Boys 611, 1958, spoko. I ty masz apartament F0303. Jestem, okej, okay, obywatelem tego budynku. Przyszedłem z zakupów. F0303, 611. Czekaj, bo coś mi tu nie... A nie, dobra, wszystko jest w pożądalu. Możemy sobie tutaj zobaczyć. A, dobra, czyli checklistę. Wszystko się zgadza, wygląd się zgadza, entry request. Czy jest na dzisiejszej liście? A, tutaj mamy dzisiejszą listę, okej. Okay. Tak, jest na dzisiejszej liście, także wszystko jest git. Jak widzicie, mieliśmy mały problem, komplety checklist i teraz możemy ciebie wpuścić i od razu zamykamy to. Jak widzicie, od razu Ameryki nie zbudowano. Jeżeli chcecie więcej odcinków z To nie jest mój sąsiad, bo tak się w ogóle nazywa gra, to prosiłbym o zostawienie łapki w górę pod tym filmem. Cześć, okej. Okay. Słuchaj, kolego, masz dowód tożsamości, jasne, ale wygląd się zgadza, powiedzmy, ID, wygląd się zgadza i nie ma entry request. Także, niestety, czy jest na dzisiejszej liście, możemy sobie zobaczyć, jak ty w ogóle wyglądasz. Czekaj, czy ja mam w ogóle jego imię i nazwisko? Robertski Pitchman. Okej, okay, 730, możemy sobie szybko to zobaczyć. Robert, jest F0102 i jest 730 ID, a tutaj ma 730. Ale nie ma pozwolenia, więc co? Ja nie mogę go wpuścić w takim razie? No to stary, no jesteś na liście. Question... O, mogę go przepytać. Dobra, o, zapomniałem pokazać po prostu pozwolenie na wejście. I tak, jesteś, wszystko się zgadza, Robert, tak, jesteś normalnym człowiekiem. Także witamy ciebie serdecznie. O, cyk, cyk i można go przepuścić. Ej, w sumie całkiem fajnie to idzie. Poza tym, że wpuściłem jakiegoś cyklopa i jakiegoś dziwnego innego gościa. Dobra, on też jest podejrzany. Co tu jest? Steven Rootboys, okej, okay, F0303, sprawdzamy. Steven Rootboys, 965, od razu trzeba, wiecie, sprawdzić, 965, tu się zgadza. Tu jest wszystko git, aha, czyli on jest pilotem, dobra, w sumie wygląda jak pilot, ale czy jesteś osobą, która ma dzisiaj tu, Rad Boys, no słuchaj, jest sprawa taka, ID się zgadza, wygląd się zgadza, entry request się zgadza, ale niestety ciebie nie ma tutaj. Dzisiejsza lista? O, dostałem w ogóle puchar. Kurde, powiedział. No dobra, no stary. O, czekaj, złapałeś mnie.
Okej, okay. Co zrobić z tym? Więc wezwij ich. Czyli tą, wiecie, ten cały departament. Co jest? Nigdy nie uda się jakby nas wykończyć, zawsze osiągniemy swój cel. No gościu jest trochę niebezpieczny, dobra? A, tylko w jaki sposób? A to samo wykręca numer, okej? Okay? Także niech pan poczeka, ja tutaj wykręcę na szybkości numer. O nie! Ja nie wiem, jaki jest numer. Dobra, 3312. Oho, dzwonimy. Nie wiem, czy dobrze wykręciłem ten numer, czy nie. I nie ma sygnału. Dobra, go back. Przepraszam, ja muszę jeszcze raz zadzwonić. 3312. Halo? O, jest, jest sygnał w końcu. Za drugim razem się udało. No musimy coś zrobić z tym gościem. Gorzej jak nikt teraz... O! Aha, czyli nie dzwoń do nas, jeżeli nie ma żadnego problemu. Ale jest problem! No... Danger, on jest niebezpieczny, ja się go boję. Proszę coś z nim zrobić. Gościu mi groził, że tam, wiecie, że i tak osiągną swój cel. No to ja takich osób ja tutaj nie chcę, tak? My chcemy się pozbyć. Dobra. A, on nadal jest. No to nie wiem, no stary, no co ja mogę ci zrobić? Nie, 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 Jezu, zrobiłem najgorszą rzecz. Wypieprzę mnie z tej roboty. Jak ja mogłem to, dobra, muszę to zamknąć. O, teraz. O, witam, czy, aha, ja muszę mieć na tym, okej. Okay. No ona, powiem wam tak, ona w ciemno była na tej liście. Była gdzieś tutaj, to chyba ona była? Tak mi się wydaje. No to jestem w stanie zaryzykować, okej. Okay. Okej, okay, cześć, albo cokolwiek. No dobra, okej, okay, nie jesteś zbyt miła. Zobaczymy, czy jesteś na dzisiejszej liście. A Natasza Mikler-Gres. Dobra, spoko, ty się nazywasz Natasza F0204. Żyję tutaj, przyszłam ze szkoły. Okej, okay, no czyli klasycznie. Dobra, weźmy swoje checklistę. ID się zgadza, wygląd się zgadza, entry request się zgadza i jest na dzisiejszej liście, ale ja i tak sprawdzę. 462, żeby się nie okazało, że wiecie, ona mi tutaj, no coś mi namiesza, także przetrzymamy ją trochę i sprawdzimy na pewno wszystkie rzeczy. 04 jest... aha, ma zmęczone oczy. Ty, dwa kucyki ma, mały nos i okrągła twarz. Dobra, nie sądziłem, że będziemy mieli tutaj opis każdej osoby. No to w takim razie, jeżeli wszystko się... Complete checklist. Okej, czy możesz otworzyć dla mnie drzwi? A, czyli ja muszę kliknąć complete checklist. Dobra, no... Teraz zamkniemy sobie to. Czekaj, czy to jest zamknięte? Teraz jest zamknięte, prawda? Nie... Dajcie mi jakiegoś mutanta. Ej, a co, czasami nie jest jej mama? Cześć, dzień dobry. Okej, okay, witam panią. Tak, jestem, mieszkam w tym budynku i czy wydaje mi się, że jesteś na dzisiejszej liście? Cappuccino, okej, okay, F304, long face, big nose, 329 ID. Jak widzicie, to ja już bardzo szybko sprawdzam, tylko, no właśnie, jest mały problem. ID się zgadza. Nie, czekaj. Ona, aha, nie dała mi entry, mamy entry request, ale nie ma tego, więc zapytajmy. O, przepraszam, tu jest mój dowód. Mam nadzieję, że ten dowód będzie legitny. 32906, tak, wszystko jest git. No to co, możemy tak naprawdę... O, ID i proszę bardzo, excellent, bardzo dobrze. Mam nadzieję, że się nie pomyliłem i ją wpuszczamy. Ojoj, no tutaj mamy mały problem, to na pewno nie jest moja sąsiadka. Nie dała mi żadnego dokumentu, nic, patrzy tylko na mnie. ID nie masz, wyglądu też nie masz, nie ma ciebie na liście, przepraszam, nie masz pozwolenia na wejście i nie ma ciebie na liście. Okej, okay. Spoko, aha, coś gada, tylko że niestety mam problem ze zrozumieniem, mhm, rozumiem. Aha, dobra, to o to chodzi. Tylko nie, mówisz w języku, którego nie za bardzo rozumiem. Także co ja mam teraz zrobić, jeżeli tej osoby question the individual? Nie chcę ciebie, ja chcę po prostu, żebyś nie weszła, tak? To ja mam teraz danger? Okej, okay, no biorę, wezmę to i zobaczymy, czy cokolwiek się na przykład za chwilę zmieni, że ta osoba zniknie. A, chyba już rozumiem. Po prostu mam najpierw zgłosić niebezpieczeństwo. I tak, grupa agentów została wysłana do twojego budynku. Proszę poczekać, aż posprzątamy. Dobra, czyli to już wszystko jest jasne. Czy mogę? A, nie mogę odcisnąć tego przycisku, że tak powiem. Także, no, troszeczkę mi zajęło, żeby zrozumienie, o co chodzi w tej robocie. I oczywiście protokół posprzątamy. Możesz kontynuować swoją pracę. Oczywiście tak będę nadal robił. No, ale bardzo dziwna osoba tutaj przyszła. Wydaje mi się, że kolejną osobą będzie ktoś normalny. Nawet sobie szybko zobaczę. Ej, czekaj. Nie widzę ciebie na dzisiejszej liście. Cześć. O co? Jaki jest sens życia, wszechświata i wszystkiego innego? Ojojoj. Man, I don't know, man. Dobra. To, okej, okay, nieprawda. Dobra, na razie. Co jest?
To pan najbardziej losowy NPC, jaki po prostu się tutaj zjawił. A może gdybym mu coś odpowiedział? O, ja panią kojarzę. Ona przecież tutaj była. Rafaelin Cappuccino. Przecież pani Cappuccino, panią widziałem. 3,20. Czekaj, masz brew wzrośniętą. Ja się boję, że na przykład na zdjęciu ona będzie miała lekko mniejsze oko i później się okaże, że tak naprawdę to jest sobowtór, bo tutaj naprawdę takie rzeczy mogą być. Chyba. Znaczy, tak mi się wydaje. Dobra, jest... Nie. Coś mi tu śmierdzi. Jeżeli ona dzisiaj wchodziła do tego budynku, to oznacza, że poprzednia osoba, która wchodziła, była sobowtórem, albo ona jest sobowtórem. F304, Rafaelin Cappuccino, tak. Jest kurą domową, tak chyba można powiedzieć. Jestem... I went on to visit my parents. Cappuccin. Dobra, jak ty się nazywałaś? Cappuccin. Rafaelin. Tak. Nie, coś tu jest nie tak. Coś tu śmierdzi, ale nie potrafię stwierdzić co. No, ale wydaje mi się, że wszystko jest mimo wszystko git. No nie wiem. Nie mam pojęcia. Jestem prawie pewien, że ona już była, ale no wszystko się zgadza. Także komplet checklist. Dziękuję pani bardzo. I proszę. No. O, proszę otworzyć drzwi. A, dobra. No widzicie, nie zrobiłem tego. Zamykamy drzwi. Może jeszcze parę osób sobie tutaj sprawdzimy. Bardzo przyjemna gierka. Od razu mam skojarzenie z Paper Please, tylko że z ładniejszą grafiką. Witam. Okej, okay. Gościu się przywitał. Aha, i dobra, dał tutaj. Doktor Afton. Afton. Czemu się Afton kojarzy z FNAF-em z jakiegoś powodu? Ale nie mam pojęcia dlaczego. Afton. Nie wiem, dobra. Czy mamy tutaj pana Aftona? O, jest. Afton. F301. Dobra, F301. Tak, okej, okay. Dobra, wszystko się zgadza. 214, sprawdzimy, czy 214 końcówka jest. Ja tylko sprawdzam, wiecie, końcówkę, bo to nie ma sensu. Nie, wygląd się raczej zgadza. Jest na dzisiejszej liście gości, także witam serdecznie. Czy wszystko się zgadza? No tak. A, dobra, mogę otworzyć drzwi. Oczywiście, że mogę otworzyć drzwi, przepraszam bardzo. Ja się zastanawiam. Ile błędów popełniłem, że flotar w drugiej minucie 15 sekundzie ten gościu miał większy... Ej! No widzisz, dobra, to był błąd, widzisz. Ja nawet... Chyba zrezygnuję z tej roboty. To jest zbyt męczące. Nie no, ten gościu był. Przecież oni byli już dzisiaj. To była moja pierwsza osoba, jaką widziałem. Roman Stiliński. Tak, ja ciebie kojarzę. Tylko może on rzeczywiście jakoś się będzie różnił. Coś ma... No nie, masz czapkę, ale tutaj nie masz czapki. No i teraz nie wiem, czy ja powinienem go wpuszczać? No wpuszczę go, no wszystko się zgadza, tak? Wszystko jest git, tak, proszę bardzo. Najwyżej to ja będę miał przypał. Tylko zastanawiam się, czy tu jest coś takiego jak koniec dnia, który mnie podsumuje, typu 10 osób przepuściłeś i tej nie przepuściłeś, okej. Okay. Witam panią Gloria Schmidt. Czy pani Gloria Schmidt jest na tym, na liście dzisiejszych osób? Pip, 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 pip. No nie widzę. Nie widzę pani Schmidt. Nie. Zapytajmy. O, nie ma mnie na dzisiejszej liście? No nie ma pani, niestety. O, musi być jakiś błąd. Powinnam być na liście. Zobacz na list teraz jeszcze. Ty, albo jestem ślepy już. Nie no. No nie widzę jej. Po prostu. Nie widzę. Gloria Schmidt. Nie, czyli wszystko ze mną w pożądalu jest. No i co ja mam teraz zrobić? Halo? Tak, masz wszystko. Entry request, wygląd się zgadza, ID się zgadza i mam... Okej, okay, odpowiedziałem już na twoje pytanie. No to w takim razie, jeżeli ona nie jest zagrożeniem... Właśnie i tu mam taki mały problem. Czy ja mam naprawdę dzwonić po tą ekipę dezynfekującą, żeby się jej pozbyli, jeżeli jej po prostu nie ma na liście i to jest jedyna rzecz? No dobra, no jeżeli chcą, to... No to tak zrobimy. Okej, okay, no grupa została wysłana do mojego budynku, ale czy o to chodziło? Skipnijmy sobie to. Tak, udało się. Czyli to był sobowtór, tylko że ten sobowtór był idealnym sobowtórem jak tamta osoba. Czyli czekaj, a może to działa, chwila, mam zamknięte, mam. Może to działa w ten sposób, że pierwsza osoba wchodzi i ona jest prawdziwa, a później taka sama, jeżeli będzie miała wszystko takie samo, to i tak mam jej nie wpuszczać? O, dobra, czekaj. Ciebie kojarzę, że ty jesteś chyba na liście. Dobra, tutaj tak. Right eye blue, left eye green. Dobra, kręcone włosy, wszystko się zgadza. Mhm. I tak, 413, jeszcze sobie zobaczymy. 413,78. No wygląda, że pani... tutaj mieszka najprawdopodobniej, 73. Ty, a może ktoś z nich miał ID przedawnione?
dokument tożsamości, ja nawet nie zauważyłem tego. Dobra, ID się zgadza, wygląd się zgadza, entry request się zgadza i wszystko jest git, tak? Ja już wiem, że popełniłem błędy. Ja pewnie będę montował ten film, to będę sam widział swoje błędy. Ale na razie ich nie widzę. Jeszcze do jakiegoś mutanta. Jeszcze chcę jednego jakiegoś dziwnego mutanta tutaj zobaczyć. Albo niech się zakończy dzień. To będzie jedna z dwóch rzeczy. Aha. Złapałem dwóch. Neighbor skill 0. Tyż! Rank C. O nie! Ale tragedia. Ale tragedia. Słuchajcie, wpuściłem sobowtóra, który mnie zabił. Ale jak to mówi się, pierwszy dzień jest najgorszy. Miejmy nadzieję, że w kolejnym pójdzie mi lepiej. Przepraszam. Naprawdę przepraszam, że tak słabo mi poszło. To już się nie powtórzy, chyba. Jeżeli chcecie więcej odcinków z tej gry, to napiszcie sobowtór w komentarzu i zostawcie łapkę w górę. Do zobaczenia i cześć. I jeszcze raz przepraszam.